Witam serdecznie na kolejnym Studium Biblii, Studium Pisma Świętego, które nagrywane jest i prowadzone w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Cały sezon ten poświęcamy na studiowanie takiego niezwykle ważnego tematu wojny, boju pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i szatanem. I dzisiaj również będziemy rozmawiać, tylko dzisiaj będziemy rozmawiać o takim szczególnym konflikcie, który czeka nas jeszcze. Wielki bój rozpoczął się wiele lat temu. Wierzymy, że naprawdę niewiele czasu już zostało i ten bój się niedługo skończy. Wiemy, że Bóg wygrał już, ale jeszcze zanim ten bój się skończy, czeka nas taki szczególny konflikt i o tym konflikcie, o stronach w tym konflikcie będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj w czasie tego studium będą rozmawiać razem ze mną Władysław, Waldemar, Dawid, a ja mam na imię Małgorzata. I jak zwykle przed otworzeniem Pisma Świętego, przed rozmawianiem o Bożych sprawach chcemy się pomodlić. Zapraszam do modlitwy. Nasz drogi, ukochany Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny możemy otworzyć Słowo Twoje, uczyć się z niego, ale przede wszystkim, że wskazujesz przyszłość, wskazujesz na to, co stanie się w najbliższej przyszłości. Często boimy się tego, co nie znamy. I Panie, Ty o tym wiesz, dlatego chcesz nam objawić to, co ma się wydarzyć, to, co wydarzy się już lada moment i to, na co tak bardzo czekamy. Twoje powtórne przyjście. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci. Pobłogosław nas teraz, poprowadź to studium, to rozważanie. Bądź sam obecny z nami i bądź również przede wszystkim z naszymi słuchaczami. Amen. 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 Dzisiaj szczególnie będziemy rozmawiać o tym konflikcie na podstawie Apokalipsy Świętego Jana. Ja tak krótko tylko powiem, nie mamy dzisiaj wystarczająco czasu, żeby dogłębnie ten temat omówić. Tylko go jakby zapowiemy. Ja szczególnie zapraszam do zagłębienia, do pogłębienia tego tematu i zapraszam do oglądania wielu materiałów, które są na kanale Nadzieja TV. Materiałów chociażby Daga Bachelora, czy materiałów pastora Kosowskiego, czy innych, które są na tym kanale. Bardzo polecam studium Księgi Apokalipsy Świętego Jana. Apokalipsa jest taką szczególną księgą, bo jest bardzo często dosyć źle rozumiana, nawet tytuł jest źle rozumiany. Kiedy pytam się osób, co to znaczy apokalipsa, to na ogół ludzie to kojarzą z jakąś wojną, jakimś takim ostatecznym rozwiązaniem, czymś złym, jakimiś plagami i tak dalej. Natomiast apokalipsa to po prostu znaczy objawienie. Objawienie woli Bożej, woli Jezusa Chrystusa dla nas, dla ludzi, żeby nas ostrzec, żeby nas przygotować. Apokalipsa, tak jak cała Biblia, mówi o planie zbawienia, ale apokalipsa jest napisana, jest objawiona, szczególnie ja wierzę w ten czas ostateczny. Jest najwięcej przesłań na czas ostateczny. Tam jest wiele symboli, wiele jakichś zwierząt, pieczęci, plag i tak dalej, ale przede wszystkim pamiętajmy, jest to objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie planu zbawienia. Ale dzisiaj, jak już zapowiadałam, będziemy mówić o tym konflikcie. I zacznę od takiego prostego i nieprostego pytania, co jest treścią konfliktu, co będzie, co jest treścią konfliktu tego ostatecznego pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i szatanem. I zanim odpowiemy na to pytanie, przeczytajmy dwa teksty właśnie z Apokalipsy Świętego Jana. 14 rozdział, 7 werset, poproszę jedną osobę i 4 rozdział, 11 werset, poproszę drugą osobę. Uszanujcie Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Jesteś godny, nasz Panie i Boże, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli to było i zostało stworzone. Czytam z przekładu ekumenicznego. Proszę. Chciałbym na wstępie powiedzieć to, co najważniejsze jest. Ja całe życie zajmowałem się historią, jeszcze się zajmując studia wybitnych profesorów i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, co jest najważniejsze? Różne pomysły były, różne przewidywania. I dzisiaj nieraz słucham ludzi, którzy przewidują, co będzie w najbliższym czasie. Ale najważniejsze to jest to, co w wierszu jest napisane. Słowo Twoje jest prawdą. Ludzie mogą różne pomysły mieć. Wybitni historycy mogą różne przypuszczenia mieć. Ale zawsze było to, co w Biblii jest napisane. Te teksty, które czytaliśmy, mówią tylko o jednej czci wobec jednej istoty, tak, wobec Boga. Tak. To na czym polega z tych tekstów, co czytaliśmy? Czym jest oddawanie czci Bogu? Nie ma projektu bez projektanta. Tak? Nie ma dzieci bez rodziców. Więc my jako ludzie też nie jesteśmy sami sobie w kosmosie tak po prostu i nie jesteśmy też projekt, ten wielki, skomplikowany projekt, jak mówię, jest nasza Ziemia i my i nasze ciała, nasze życie. Nie jesteśmy z przypadku, tak? Niektórzy mogą wierzyć, że są z przypadku, ale my nie jesteśmy z przypadku. Ten cały wielki projekt jest tak złożony, że ciężko, bardzo ciężko byłoby w to uwierzyć, ale przede wszystkim, jeżeli nie jesteśmy tu z przypadku, jeżeli jesteśmy dziećmi naszego wielkiego Ojca, wielkiego projektanta, to musimy pamiętać o tym, że Ojciec się do nas przyznaje. Przyznaje się, ale prosi o jedno, abyśmy uszanowali Go jako takiego. Jako, nazwijmy to Stwórcę. Tak? Jako Stwórcę, dokładnie. Tak. Mhm. To może jeszcze doprecyzuję moje pytanie. Chciałabym zadać, bo te teksty mówią o oddawaniu Bogu czci. Czym oddajemy? W jaki sposób oddajemy Bogu cześć? Tutaj na podstawie Biblii, nie dodając nic. Posłuszeństwem i uznaniem, że Bóg jest Stwórcą i ja uznaję, że jest Stworzycielem i jestem posłuszny Jego przykazaniom. Czyli nie wchodzimy w teorie ludzkie, chociażby na temat ewolucji, gdzie powiedzmy, że teraz chyba nawet większość świata chrześcijańskiego zaczyna wierzyć, czy już wierzy w ewolucję. Tylko jeżeli Bóg mówi, że stworzył świat i stworzył wszystko i stworzył nas, to znaczy, że tak jest. I jeżeli prosi, żebyśmy oddawali Mu cześć jako Stwórcy, to mamy Go uznać jako Stwórcę. Ale co jeszcze? Bóg jako Stwórca, czyli ludzie wierni Bogu powinni uznawać Go jako Stwórcę, powinni Go uczcić jako Stwórcę, ale nie tylko to, bo Apokalipsa jeszcze coś dodaje. Jak można jeszcze Bogu oddawać cześć? I deklarować, po której stajemy stronie, po stronie Boga czy po stronie Jego przeciwnika, szatana. Przeczytajmy znowu dwa teksty z Apokalipsy Jana, 12 rozdział, 17 werset. I drugą osobę poproszę o przeczytanie 14 rozdział i 12 werset. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa. Tu jest miejsce na wytrwałość świętych, tych, którzy przestrzegają przykazań Boga i wierzą Jezusowi. 14:12. Mhm. I tutaj znowu nie mamy czasu na rozważanie całego rozdziału 12 i 14. Zachęcam Was, żebyście to zrobili w domu i doczytali te teksty. Ale tu już mamy bardzo jasno przedstawiony konflikt. Tu już nam się pojawiły bardzo jasno dwie strony. Strona zła, strona dobra, strona szatana, strona Boga. I czym będą się charakteryzować ludzie wierni Bogu? Ja jeszcze chciałbym jednak zatrzymać się przy tym 12 wersecie, dlatego że ja często w dyskusjach usłyszałem pytanie, które nie jest jasne. No to, że mamy zachować Przykazania Boże to jest oczywiste, ale i wiarę Jezusa. Co to znaczy mieć wiarę Jezusa? Niektórzy myślą, że jeżeli wierzę w Jezusa, to mam wiarę Jezusa. Nie, to mam moją wiarę. Ja wierzę w Jezusa i to jest moja wiara. Wiara Jezusa to jest wiara w Ojca w niebie, który go wskrzesi z martwych. Mieć taką wiarę, kiedy poszedł oddać własne życie na krzyżu, to miał wiarę do Ojca, w Ojca, że go wskrzesi. To jest wiara Jezusa. Wiara Jezusa to przede wszystkim Jego zbawienie, które jest opisane już przed, jak w tym naszym studium jest podkreślone, jeszcze przed założeniem świata. Już było zaplanowane, że Syn Boży uratuje człowieka. No i Biblia nam objawia, w jaki sposób to czynił. Wierzyć, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby mnie zbawić. Tak jak rodzice wiedzą, co jest dobre dla swoich dzieci, tak Pan Bóg wiedział, co jest dobre i dla nas. Zostawił nam przykazania, zostawił nam prawo swoje, abyśmy je przestrzegali. Nie dlatego, że takie miał widzimisię, ale dlatego, że nas kocha i chce, abyśmy uniknęli pewnych błędów, które mogą się bardzo źle dla nas skończyć. Jednym z tych przykazań było przykazanie o zachowywaniu biblijnego sabatu. Tak? I to jest to kluczowe przykazanie, które się w Księdze Apokalipsy, na które Księga Apokalipsy wskazuje. Jak coś wielkiego się dzieje, to ludzie z reguły tworzą jakiś pomnik, jakieś miejsce upamiętnienia. Stworzenie ma takie miejsce upamiętnienia, taki pomnik właśnie w sabacie, w biblijnym sabacie. Ale to może tak troszeczkę zawrócę jeszcze do tyłu. To jakbyśmy, żeby to wybrzmiało, o jakie przykazania tutaj chodzi? No, przykazania moralne. Ponieważ mamy prawo immoralne, to jest 10 przykazań Bożych, dekalog, który oczywiście znamy, ale mówimy o tym, który jest w Piśmie Świętym, żeby ktoś nie pomyślał, że chodzi o katechizmowe przykazania. To może przypomnij, gdzie one są zapisane dla naszych widzów. To jest 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, czy Księgi Wyjścia, a więc w 20 rozdziale są tam opisane i koniecznie trzeba je przeczytać, ponieważ wyraźnie określają, jaki jest. Różni się ten dekalog, Boży dekalog, zapisany palcem Bożym, od tego, który większość nas zna z katechizmów. W Kościele Powszechnym. W Kościele Powszechnym, tak. Czyli te przykazania Boże, 10 przykazań. I tam faktycznie, Dawid, ty zwróciłeś uwagę na jedno z nich. Dlaczego ono jest takie szczególne? To jest to przykazanie, które upamiętnia, zresztą zaczyna się pamiętaj, tak? Które upamięta to wielkie dzieło. To, że Pan Bóg w pewnym momencie, w pewnym czasie stał się naszym rodzicem, i ten projekt, jakim jest Ziemia, Wszechświat, doprowadził do takiego stanu, jaki dzisiaj widzimy, przynajmniej zanim został tak zniszczony i zdewastowany, jak to dzisiaj ma miejsce. To jest ciekawe, że to jest jedyne przykazanie, które się nas zaczyna od słowa pamiętaj, a tak łatwo zostało zapomniane, bo większość teraz jakby świata chrześcijańskiego nie święci soboty, święci niedzielę. A szabat to sobota, to 7. dzień. Bóg przykazał, żeby święcić sobotę i też na pamiątkę stworzenia. Zobaczcie, jak to się łączy. Te cechy charakterystyczne Bożych ludzi będą oddawać cześć Bogu jako Stwórcy i będą też przestrzegać Jego przykazań, 10 przykazań, w tym święcenia szabatu. Proszę. Dlatego też przykazanie na temat soboty, na temat Stwórcy przede wszystkim i soboty przy okazji, jest w samym sercu dekalogu. Tak, jak tak popatrzymy na dekalog, to w samym sercu tego dekalogu jest przykazania, które mówi o Stwórcy i przypomina to, co ten Stwórca uczynił. Powiedzmy sobie, że do początków przynajmniej IV wieku nie wyobrażano sobie, żeby święcić inny dzień pański, prawda? To dopiero po edykcie Konstantyna Wielkiego, po tych zmianach, które dopiero tam zachodzą i upadek Rzymu powoduje zmiany, że potem przez 1200 lat ci ludzie, którzy pamiętali o tych przykazaniach, musieli posiadać wiarę Jezusa, żeby przeżyć albo oddać życie. Mhm. Mhm. No. O czym też będziemy zaraz rozmawiać, bo to, przez co przechodzili chrześcijanie na przestrzeni wieków, czeka również chrześcijan w tym ostatecznym konflikcie. Ale może przejdźmy dalej. Jest taka jedna rzecz, która bardzo wyraźnie będzie odróżniała przeciwników Bożych. No bo mamy te dwie strony w konflikcie, to już mówiliśmy, ludzi wiernych Bogu, ludzi, którzy oddają Bogu cześć jako Stwórcy, którzy przestrzegają Jego przykazań, i ta druga strona, która jest zwiedziona, o czym też mówi między innymi cały 13 rozdział Apokalipsy. Też zachęcam do przeczytania tego całego rozdziału, ale na teraz jakbyśmy mogli przeczytać tylko 16 i 17 werset z tego 13 rozdziału, żeby zobaczyć, w jaki sposób będą wyróżnieni czy odróżnieni ludzie, którzy są Bożymi przeciwnikami, którzy są po prostu zwiedzeni. I sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymali znamię na prawą rękę lub na czoło, i aby nikt nie mógł nic kupić lub sprzedać, z wyjątkiem tych, którzy mają znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Do tych bestii za chwilę przejdziemy, ale tutaj mamy dwie rzeczy. Znamie, takie szczególne, znak. I co się stanie z tymi, którzy znamienia nie będą mieli? To czym jest to znamię? No, na to powstało wiele teorii, filozofii, wymysłów odnośnie czipów wszczepianych człowiekowi, bo przecież mamy dzisiaj już takie dokumenty, które mają jakieś takie możliwości, że jak nie posiada się, to się nie zapłaci, nie kupi się, prawda? Są to karty, jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, ale te karty są już biometryczne, jakieś inne. Teraz myśli się o wszczepianiu chipów i że to będzie znak, kto będzie posiadał ten chip, to albo zapłaci, czy nie zapłaci. To nie, raczej o nie taki znak chodzi. W biblijnie mamy do czynienia z dwoma znakami. Jeden, który rzeczywiście jest na czoło. I teraz czego na czoło? Jest to symbolika, jest to symbol. Lub na rękę, na ramię, powiedzmy sobie, o co chodzi w tym wszystkim? No o to, że albo coś bierzemy rozumem, albo robimy dla świętego spokoju, żeby nikt się nie czepiał. Chociaż może to na czoło, czyli rozumem, nie przyjmujemy, ale zgadzamy się dla świętego spokoju, żeby nikt się mnie nie czepiał, dla oka ludzkiego coś robię tak, jak sobie życzy na przykład państwo czy Kościół. Ale możemy konkretnie powiedzieć, co jest tym znakiem Bożym? Sabat jest znakiem Bożym, cośmy już podkreślali. No i dlatego też przykazanie mówi, tam w przykazaniu jest ten znak wyróżniony. I dlatego też ci, którzy są wierni Bogu, stoją po stronie przykazań i szczególnie też podkreślane czwarte przykazanie, a ci, którzy są przeciwni Bogu, mają inny znak, inne prawo i tak dalej. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy ten Boży znak przyjęli, i Biblia zapowiada, że ci, którzy go przyjmą, będą prześladowani, ale Bóg ich będzie chronił. Tym znakiem, tą pieczęcią jakby na czole, bo będziemy czytać w Piśmie Świętym o oznakowaniu na czole, czyli na rozum, czyli świadomie przyjętym znakiem jest sobota, święcenie soboty. Bożego znaku oczywiście, Bożego, bo te teksty znaku, mówią tak, o znaku przeciwnika. Boży znak tak jest, i w wielu miejscach Pisma Świętego jest napisane, jest do końca świata znakiem między Bogiem a Jego ludem. Mhm. Jedynym znakiem jest święcenie soboty, pamiątki stworzenia. Każde państwo, każda organizacja ma swój znak. To jest bardzo ważne. I tak jak mamy flagi państwowe, godła, mamy loga firm i poszczególne inne, trudno nie wyobrażać sobie, że Pan Bóg nie miał swojego znaku, który dał. Jak patrzymy na całe Pismo Święte, patrzymy od przykazań, od początku aż do końca, no to ewidentnie jeden wyróżniający się znak, taki szczególny znak, to jest zachowywanie całego prawa Bożego, a tak jak było powiedziane, sednem tego prawa Bożego w samym centrum, w samym sercu jest biblijny sabat. Ja jeszcze tylko podsumuję, że ten szabat, sabat czy sobota są szczególnie ważne właśnie dlatego, że on jest jakby dowodem tego, że my faktycznie uznajemy Boga jako Stwórcę i uznajemy Jego Boże przykazania. Nie przykazania zmienione przez ludzi, ale te oryginalne, zawarte w Piśmie Świętym. Bo tak jak na początku mówiliśmy, najważniejsze to jest opierać się na Piśmie Świętym, a nie na tym, co ludzie wymyślili, czy ludzie zmienili na przestrzeni wieków. Ale w tym tekście, którym czytaliśmy w Apokalipsie w 13 rozdziale, 16-17 werset, szczególnie 17, możemy czytać, jakie są konsekwencje dla tych osób, które nie przyjmą tego znaku szatana, no nazwijmy to, znaku szatana, znaku przeciwnika Bożego. Jakie są konsekwencje i co to oznacza? Że nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Mamy tak szczegółowo wymienione, nie? Tak jak to jest bardzo taka symboliczna księga, więc spodziewalibyśmy się symboli, a tutaj mamy bardzo szczegółowo powiedziane, że chodzi o sankcje ekonomiczne pewne, czyli brak możliwości kupowania, sprzedawania, pozyskiwania środków do życia, tak? To można tak rozszerzyć. To nie znaczy, że ktoś nie będzie mógł kupić sobie nowego samochodu, tylko po prostu nie będzie miał środków dalszych, aby funkcjonować. No ja myślę, że to można zrozumieć też szerzej, nie tylko dosłownie kupować, sprzedawać, bo jak Dawid mówisz, Apokalipsa mówi językiem symboli. To są właśnie sankcje ekonomiczne, sankcje gospodarcze. Można sobie wyobrazić, że ktoś nie będzie mógł firm prowadzić, będzie w jakiś sposób wyjęty poza prawo i będzie miał utrudnione życie. No i na to musimy być gotowi. Ale mówimy o znamieniu bestii, znamieniu zwierzęcia. To teraz tak jakby zawracamy, spróbujmy zrozumieć, o jakie zwierzę chodzi. I tutaj w tym 13 rozdziale Apokalipsy, który mówi o tym znamieniu, jest mowa o dwóch zwierzęciach, o dwóch bestiach. Przeczytajmy może najpierw tekst, pierwszy i drugi werset z 13 rozdziału i zastanówmy się, skąd się wzięła ta pierwsza bestia, to zwierzę i kto jej dał władzę? Proszę. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów, a na jej rogach było 10 koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. Bestia, którą widziałem, podobna jest do pantery, a jej łapy do niedźwiedzia, jej paszcza do paszcza lwa, i dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Znowu mamy obrazy, mamy symbole. Tutaj nawiązują te symbole do Księgi Daniela. Znowu nie mamy czasu, żeby to dokładnie omawiać. Zachęcam bardzo gorąco do czytania i studiowania również Księgi Daniela. Tu sobie odpowiemy tylko na pytanie, skąd się to zwierzę wzięło i kto dał jej moc? No jest powiedziane smok, a Biblia określa, że tym smokiem jest diabeł, szatan, który przeciwstawił się Bogu. Często, kiedy Biblia, czy to w Księdze Daniela, czy w Księdze Objawienia mówi o jakiejś takiej odstępczej sile, która prześladuje tych, którzy chcą zachowywać prawo Boże, pokazuje go w postaci bestii, tak? Jakiejś bestii. I tutaj, prawda, przychodzi na myśl, że to jakiś smok, no to my sobie wyobrażamy coś ziejącego ogniem. Być może, nie wiemy skąd się takie obrazy biorą, aczkolwiek widzimy tu bestię, że jakaś siła, która jest wyrysowana w postaci takiego brutalnego stworzenia, czy też tworu, przekazuje swoją potężną siłę kolejnej bestii, która wychodzi z morza. No, są to symbole mocarstw panujących na ziemi. Począwszy od Babilonu, poprzez Medopersję, poprzez Grecję, następnie Rzym. Natomiast po upadku Rzymu powstaje dziwna bestia. Dlaczego? Ponieważ ona jest niepodobna do żadnego innego zwierzęcia. Dzisiaj możemy sobie spojrzeć na wiele państw. Dla jednych godłem państwa jest orzeł, dla innych niedźwiedź, dla innych jakieś jeszcze inne zwierzę, lew na przykład. Tak samo tutaj były te wszystkie symbole, ale już poza Rzymem imperium, które upadło, zmieniło się. Imperium zmieniło się. Stało się to w 538 roku, kiedy Konstantyn Wielki przeniósł siedzibę Rzymu do Konstantynopola, a w to miejsce władzę otrzymał biskup Rzymu. Powstało bardzo dziwne państwo i kościelne zarazem, i państwowe. Więc stała się jakaś dziwna hybryda. Stąd Jan w Apokalipsie pokazuje jakieś dziwne zwierzę. Jest inne. Pierwsze, że ma wszystkie cechy takie, które miały poprzednie, czyli przejmuje, a z drugiej strony ma coś nowego. Tutaj proszę. Dlatego możemy powiedzieć, że to nie dopiero w IV-V wieku się stało. Stało się, ale już zaraz, kiedy nasi pierwsi rodzice i ich synowie powstali, Abel, który wierzył Bogu, wierzył Chrystusowi, który zbawi, i Kain, który miał zupełnie inne spojrzenie na to. Czyli ten konflikt między dobrem a złem, który w czasie końca będzie miał takiego szczególnego znaczenia, a faktycznie to on rozpoczął się już od raju Eden. Tak jest, dlatego objawienie mówi o tym symbolu, tak, o tym smoku, który symbolizuje tą moc, która była zanim jeszcze świat powstał, jako już moc prześladowczą, moc, która miała tendencje prześladowcze, miała cel, aby zniszczyć albo unicestwić działanie Boże, i dlatego możemy się spodziewać, że ta kolejna bestia, która wyjdzie z morza, która przejmuje no to te intencje, które miał smok wcześniej, to będzie podobnie czynić. No tutaj jeszcze jakby doprecyzuję, smok to szatan, to pamiętamy, tak jest, tak. I on przekazał swoją moc temu zwierzęciu, czyli dokładnie wiemy, że to zwierzę nie jest Bożym zwierzęciem, jest zwierzęciem prowadzonym przez przeciwnika Bożego. To powinno też jasno wybrzmieć, proszę. Mówimy o konflikcie, i trzeba teraz dopowiedzieć sobie, że jeżeli mam mieć do czynienia ze zbliżającym się konfliktem, to konflikt jest zawsze pomiędzy dwoma stronami. Nie ma dwóch stron, może być wielu uczestników, mogą się opowiadać, może nawet po różnych stronach, nawet jak gdyby po trzeciej stronie, ale de facto później przyjmą stronę albo jedną, albo drugą. Inaczej konfliktu się nie rozwiązuje. Muszą powstać dwie opcje, dwie strony. I to jest właśnie ta polaryzacja. Wobec jaki sposób taka polaryzacja może nastąpić? Właśnie wobec tych, którzy szanują Boży szabat, i ci, którzy... Całe przykazania z szabatem. I ci, którzy ludzkie przykazania szanują i ludzki szabat. A co to za ludzki szabat? Niedziela. Niedziela. A więc mamy wyraźnie, ci, którzy święcą niedzielę, to jest jedna strona. Oni się opowiadają za ludzkimi prawami, katechizmowymi możemy powiedzieć, i ci, którzy opowiadają się za tymi, które są w Piśmie Świętym, za Bożym szabatem. Ja tylko chciałam podkreślić, że to jest konflikt, który nadchodzi. Jest wiele osób oczywiście, które święcą niedzielę zupełnie nieświadomie, nie znając woli Bożej, nie znając Biblii. Ale jeżeli jakakolwiek osoba zaczyna studiować Biblię z modlitwą, naprawdę z sercem otwartym na głos Ducha Świętego, to Duch Święty będzie podpowiadał, będzie wyjaśniał, czym jest prawda. I Biblia, szczególnie też Apokalipsa, nakłania i nawołuje do tego, żeby opowiedzieć się za prawdą Bożą, opowiedzieć się i wybrać to, co Bóg chce, żebyśmy wybierali. Ale to jest świadomy wybór i przyjdzie taki czas, że każdy będzie miał szansę świadomie wybrać. Teraz nadal istnieją ludzie, którzy jeszcze nie dokonują tego świadomego wyboru, i my nie mówimy, że oni nie będą zbawieni, że oni nie mogą być Bożymi ludźmi. Jak najbardziej mogą być. Ale jeżeli ktoś świadomie wybiera ludzkie przepisy kontra Boże przepisy, no to już jest opowiadanie się po jednej ze stron. Teraz to zwierzę właściwie symbolizuje moc, która posiada siłę wyegzekwowania ekonomiczną, prawną, czy jakąkolwiek inną, prawda? Smok przekazuje władzę i następnie przechodzi. Jeżeli dzisiaj możemy wyraźnie powiedzieć, że tym zwierzęciem jest system papieski, a zaraz jeszcze, bo jeszcze są teksty, które trochę więcej mówią o tym zwierzęciu, i żebyśmy jakby też nie nie sprawiali wrażenia, że mówimy coś od siebie, to może zanim dojdziemy do tego, to przeczytajmy tekst, bo my już ten tekst znamy, ale może nasi słuchacze nie znają. Przeczytajmy jeszcze tekst z Apokalipsy, 13 rozdział od 3 do 7 wersetu. Tam są cechy charakterystyczne tego właśnie zwierzęcia. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do bestii, mówili, i kto jest w stanie podjąć z nią walkę? A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu w jego imieniu i jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Spróbujmy króciutko przedstawić kilka cech tego zwierzęcia. Tutaj niestety nie mamy czasu, żeby dogłębnie. To jest tekst, który można kilka godzin rozważać, ale króciutko, cechy tego zwierzęcia. Przede wszystkim bluźni, to jest bardzo ważne i trzeba sobie zdefiniować, czym jest bluźnierstwo. Bluźnierstwo to jest, kiedy człowiek mieni się Bogiem, kiedy człowiek staje w imieniu Boga, czyli w imieniu Stwórcy, w imieniu tego, który odpuszcza grzech, w imieniu tego, który... To jest atrybut Boży. Tak, tak. Więc przyjmuje atrybuty Boże i można powiedzieć tak, mieni się być taki jak Bóg. Zresztą to jest też przymiot bestii. Po tych przymiotach tak naprawdę faktycznie ja też wierzę w to, że jedynym stworem, instytucją, która pasuje do tego opisu, jest papiestwo. Papiestwo, które zmieniło przykazania Boże, które zmieniło święcenie soboty na niedzielę, które przyjmuje na siebie ten atrybut Boży przez stawianie się w miejscu Boga, przez chociażby prawo do wybaczania grzechów. Pan Jezus wyraźnie powiedział, nie nazywajcie nikogo Ojcem Świętym, bo jeden jest tylko w niebie. I tylko Bóg może grzechy wybaczać. Więc aczkolwiek to może być szokujące dla niektórych ze słuchaczy może, zachęcam tym bardziej do studiowania tych tekstów, do studiowania Księgi Daniela, Księgi Apokalipsy Jana z modlitwą, żeby Bóg was prowadził. Jeżeli nie jesteście do tego przekonani, zapraszam po prostu do studiowania Pisma Świętego. A my jeszcze spróbujemy przez te parę ostatnich minut odpowiedzieć na pytanie, to czym czy kim jest drugie zwierzę, bo w tym rozdziale, w 13 rozdziale jest wymienione drugie. Ale trzeba dodać, że jeżeli papiestwo jest tym zwierzęciem, to posługuje się państwem. Samo papiestwo nie wykonuje wyroków, tylko posługuje się kimś. Przez 1200 lat do 1789 roku papież decydował o tym, że państwo takie czy inne musiało wykonywać kary, które nakładało papiestwo, a więc miało realną władzę, fizyczną władzę, ale wtedy papież został uwięziony, generał Berthier. Tak, tutaj ja przepraszam, bo dzisiaj nie ma czasu na to, żeby to tak rozważać dokładnie. Ten okres 42 miesięcy. Zapraszam do pozostałych materiałów na kanale Nadzieja TV. Teraz spróbujmy jeszcze będzie tak... będzie nowa potęga, która będzie wykonywać zarządzenia papieskie. Zanim przejdziemy jeszcze do tej drugiej bestii, chciałbym bardzo jeszcze raz to, co było powiedziane wcześniej. Mówimy o pewnych systemach, nie o ludziach. Dokładnie. Także to jest bardzo, bardzo ważne. O pewnych systemach, które w historii świata urągają Bogu, stają w Jego miejscu. Nie mówimy o poszczególnych osobach, które się tam znalazły. Tak, trzeba podkreślić, że naprawdę wierzymy, że ludzie w każdym kościele. Tak jest. W każdym kościele są Boży ludzie, którzy szczerze służą Bogu. Służą tak, jak rozumieją, że powinni służyć. Ale tym bardziej zachęcamy do studiowania Biblii, żeby poznać wolę Bożą. To przejdźmy teraz do tego drugiego zwierzęcia. Przeczytajmy tekst dalej z 13 rozdziału, wersety od 11 do 15. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. Do którego wiersza? Do 15. Do 15, świetnie. A cała władza pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została uleczona. I czyni wielkie cuda. Sprawia, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy oddali pokłon wizerunkowi bestii, zostali zabici. Dziękuję. Na podstawie tekstu, który czytaliśmy w Biblii z Apokalipsy, jakie są cechy tego drugiego zwierzęcia i czym się różni od pierwszego? Było inne, dlatego że wystąpiło z nowego miejsca, jak gdyby. Tam jest mowa o dwóch rogach, baranich jakby, czyli było bardzo takie niewinne, wydawać by się mogło, jakieś inne miejsce, gdzie nie było ludzi, dlatego że pierwsze było z morza. Morze symbolizuje gęsto zaludnione tereny. Głównie tutaj w Biblii rozumiana jest to Europa, natomiast tutaj jest mowa o czymś innym. I łatwo jest to zidentyfikować. To jest odkrycie Ameryki i ucieczka chrześcijan do Nowego Świata, do Ameryki, która była wtedy mało zaludniona tylko przez Indian, prawda? Tam się chronili ci, którzy wierzyli Bogu. No, tu chciałem to podkreślić, że ona dobrze rozpoczęła, że to jak baranek, tutaj, tak jak było słusznie powiedziane, ściągała wszystkich ludzi przez wolność. I dlatego jest to bardzo dziwne, że potęga, która jest symbolem wolności, nagle zaczyna mówić jako smok, czyli jako szatan. A przede wszystkim stara się za wszelką cenę uzdrowić tą, która otrzymała śmiertelną ranę. Powstała właśnie wtedy, kiedy ta śmiertelna rana dotknęła, no i uzdrowić ją i aby jedna i druga bestia walczyły przeciwko Bogu, przeciwko tym, którzy zachowują przykazania Boże. Może dodam, że to uleczenie rany to jest nic innego. Wtedy Mussolini, kiedy oddaje, przywraca papiestwo jako do rangi, no nie wiem, państwa, nabywa prawa własności i tak dalej. Tutaj ja tylko podsumuję to, co już mówiliście, że historycznie, skąd możemy wnioskować, że chodzi o Stany Zjednoczone, bo historycznie ona faktycznie pasuje do tego czasu, kiedy to pierwsze zwierzę miało tą śmiertelną ranę, potem rana zostaje wygojona i w tym czasie w zasadzie jedyne mocarstwo, jakie powstało na świecie, czy powstawało, to są Stany Zjednoczone. I faktycznie to, że w przeciwieństwie do tego morza, ludy, narody, języki, o czym mówi Apokalipsa, tutaj jest jakby pusta ziemia. I też, gdy studiujemy pochodzenie tej potęgi i działalność, to przede wszystkim tam rozpocznie się ta walka przeciwko Stwórcy przez uznanie potęgi i przez uznanie tego znaku przeciwnego, konkretnie niedzieli, i następnie jest to rzucane na cały świat. To tak już podsumowując, ten konflikt, który nas jeszcze czeka. Mówiliśmy o tych dwóch zwierzęciach, mówiliśmy o znamieniu, mówiliśmy o tym, co oznacza faktycznie opowiedzenie się po stronie Bożej. To są wszystko informacje, wizje, które otrzymał Jan od Jezusa Chrystusa po to, żeby przygotować do tego konfliktu. I tak bardzo podsumowując, bo może te nasze dyskusje przez to, że nie było wystarczająco wystarczająco dużo czasu, też nie były takie kompletne. Jakie są dwie strony w konflikcie, tak wyraźnie? To są ci, którzy uznają Boga jako Stwórcę, zachowują przykazania Boże, a druga strona własne przepisy, własny znak, w tym wypadku nie sobota według czwartego przykazania, ale znak przeciwny. I jesteśmy wezwani, abyśmy stanęli po jednej czy po drugiej stronie. Tak, ale my jesteśmy tylko naśladowcami. Możemy być naśladowcami jednej albo drugiej strony. Znaleźć się po jednej bądź po drugiej stronie. Odrzucenie Boga jako Stwórcy zaczęło się w Europie, zaczęło się od teorii ewolucji i innych tego typu działań, gdzie ludzie stawali w imieniu Boga. Tak będzie kontynuowane oczywiście. Więc my jesteśmy naśladowcami, możemy być naśladowcami jednej mocy, Boga, stać się Jego ludźmi, przyznać się, że jesteśmy Jego dziećmi, albo pójść w drugą stronę i stanąć przeciwko Bogu. Czyli w zasadzie te dwie strony w konflikcie to jest Bóg i szatan. Tak. I ludzie, którzy idą za Bogiem, i ludzie, którzy od Boga odchodzą. I to trzeba podkreślić, są tylko dwie strony w tym konflikcie. I na koniec czasów, jak ten czas będzie się kończył, a wiemy z Biblii, że się kończy, będzie ta walka będzie się polaryzować, tutaj jak już było powiedziane, i ludzie naprawdę będą musieli dokonać wyboru. Nie ma trzeciej bezpiecznej wersji, nie ma Szwajcarii w tym konflikcie. Jest tylko Boża strona i strona szatana. Albo idziemy za Bogiem, jesteśmy wierni Jego Słowu, Jego przykazaniem, oddajemy Mu cześć jako Stwórcy, albo opowiadamy się za drugą stroną. Nie ma pozycji neutralnej. Może w pewnym momencie taką pozycję ktoś zajmuje, ale jest wezwany, aby opowiedział się po jednej stronie, po stronie Boga, Jego przykazań, Jego znaku i po stronie smoka. I również tych potęg, które on używa, aby prześladować tych, którzy opowiedzą się po stronie Boga. Właśnie, mówiliśmy też o tym, że te prześladowania też nadejdą. To może na sam koniec. Wiemy, że ten konflikt jest naprawdę niezwykle ciężki. To jest walka o nasze zbawienie, o zbawienie każdego człowieka. Będą ciężkie czasy. Nie jest często łatwo opowiedzieć się za Bogiem. Czasami wymaga to pewnych poświęceń, chociażby zmiany pracy, rezygnacji z pewnych rzeczy, które do tej pory robiliśmy. I jak przyjdą te ciężkie czasy, czy teraz może są już ciężkie czasy dla niektórych, to już ostatnie pytanie zadam. Jak przetrwać te czasy i jak przetrwać ten ostateczny konflikt? Bóg nie pozostawi swojego ludu. Że szatan będzie używał, to mówiliśmy, jakich nacisków, ale po stronie ludu Bożego będzie Bóg, będzie Chrystus, i ostatecznie przyjdzie, aby ten wierny lud zabrać do swojego królestwa. To ja jeszcze na sam koniec, już niestety musimy kończyć, nie zdążyliśmy, tylko pobieżnie poruszyliśmy te tematy. Zachęcam jeszcze raz do wysłuchania innych materiałów na kanale Nadzieja TV na temat apokalipsy, na temat tych proroc, na temat ostatecznego konfliktu, który nadchodzi, który już się tak naprawdę rozpoczął. Na temat konfliktu i tej walki pomiędzy Bogiem a szatanem, walki o zbawienie każdego z nas. I chyba naprawdę najlepszą obroną w tych czasach trudnych i jednocześnie najlepszą pomocą, żeby wybierać dobrą stronę, to jest Biblia, to jest Słowo Boże. Bez poznania Słowa Bożego nie jesteśmy w stanie poznać Boga. Więc zachęcam Was serdecznie, nawet jeżeli nie zgadzacie się ze wszystkim, co tu mówiliśmy, może coś nie było zrozumiałe, zachęcam serdecznie, żebyście studiowali Biblię, żebyście ją otwierali z modlitwą, aby Duch Święty pomógł Wam zrozumieć Bożą wolę, zrozumieć, czym jest prawda i za tą prawdą, za Bogiem się opowiedzieć. Życzę tego i Wam, i każdemu z nas, abyśmy w tym konflikcie i w tym wielkim boju wytrwali przy Bogu. Na dzisiaj kończymy i jak zwykle na koniec też chcemy Bogu podziękować za ten przywilej otwierania Jego słowa i wspólnych rozmów o Biblii. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże Ojcze, który jesteś w niebie, Dziękujemy z całego serca za Twoje słowo, że możemy znajdować tę prawdę, że pomimo tylu wieków niszczenia Twojego, próby niszczenia Twojego słowa, niszczenia dowodów prawdy Twojej, zachowała się Biblia, zachowało się Pismo Święte. Wszyscy dzisiaj mamy dostęp do Pisma Świętego. Możemy sprawdzić. Napełnij nas Duchem Świętym. Napełnij Duchem Świętym tych, którzy chcą poznać prawdę, aby przeczytali te prawdy w Twoim Słowie i aby przygotowali się na ten czas, który będzie trudny, bo to jest konflikt, który dopiero przyjdzie, ale już trzeba chodzić z Panem Jezusem. Już dzisiaj powinniśmy być blisko Niego, aby przygotować się na to, by wytrwać trudny okres i czas. Za wszystkie Twoje słowa, Panie Boże, dziękujemy z całego serca za możliwość chodzenia w prawdzie. Za to wszystko niech będzie Tobie chwała i cześć i podziękowanie, ale prosimy przede wszystkim, niech Duch Twój Święty wstąpi na nas wszystkich, którzy szukają prawdy i przygotuje nas na Twoje przyjście. Amen. 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 No dzisiaj kończymy, ale nie jest to koniec rozmów na temat wielkiego boju pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Bogiem i szatanem. Zapraszam serdecznie na kolejne studium, które będzie miało tytuł Ostatnie wydarzenia na ziemi. Zapraszam.